2 doby trzeba czekać, to na spokojnie. Siemarec.pl. Puść to, ten wizor. Live. Dobra. Awansik. Zjedzmy dwie te. Film? Zaraz udam. Teraz awansik i potem udam film, bo film też trwa ileś czasu. Właśnie trzeba zobaczyć ile, żebym nie przegapił walki. Cześć Grisza, chciałem z tobą porozmawiać o... Tata, priviet. Tobie również. Wyglądasz dosyć ponuro, w sensie, że bardziej niż zwykle, co jest? Rozumiesz, towarzyszu. Metalurgia to ciężka branża. Żeby w niej przetrwać, trzeba być twardym, ale to bywa męczące. Gdyby tylko istniała jakaś dawna, zapomniana forma rozrywki, która mogłaby roztopić nasze żelazne serca. Henry zna się na rozrywce. Zabawiał mnie przez lata, kiedy nie wychodziłem z domu. Chyba mam pomysł, Grisza. Wkrótce wrócę. Jeśli mi pomożesz, odwdzięczę się. Czyli Amons to będzie... Grisza, pomożesz mi przypomnieć? A, dobra. No to przy okazji mu damy... kasetę. Siema. Mój ulubiony sąsiad, czemu zawdzięczam tę przyjemność? Mam problem, z którym tylko ty możesz mi pomóc. Zamieniał się w such. Moi koledzy z fabryki są ostatnio trochę zdołowani. Potrzebują czegoś, co ich rozweseli. Mówisz o tych Rosjanach? Tak. O kurcze, miałem kasetę, która by się teraz przydała. Przyszła do mnie pocztą w zeszłym tygodniu. To było podczas tamtej strasznej ulewy. Ulewy? Nie pamiętam, kiedy to ostatnio padało. Zerwał się straszliwy wiatr, który wyrwał mój paczkę z rąk. To nie brzmi zbyt prawdopodobnie. I wpadła do... Dobra, rozumiem. W razie, gdybyś mnie szukał, będę w ściekach. Dobra. Coraz bardziej naciągane wszystko, aleluj. Masz kasetę? To była jedyna, jaką miał Apu. Nie ma ich więcej. To czemu ich nie przyniosłeś? Apu jest dość cwanym gościem. A, rozumiem. Kaseta nie jest podpisana. Ciekawe, co na niej jest nagrane. Nie wiem, ale mam nadzieję, że coś wartego obejrzenia. Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Nie wiem, przydom, nie wiem. Stoney. Co za film? To jest jakieś Rocky? Chcesz mieć mięśnie jak sto... A, jest. Rocky to jest. Tu ćwiczysz ze sztangą lepiej. Na bieżni lepiej. I na gruchę. Lepiej walisz gruchę tutaj. Bo w tym było super. Zdecydowanie Apu ma dobre filmy. Masz złamany nos. Jak to wygląda? Lepiej. Co tu się w dupę? Przynieś ją tu. Pewnie kasetę, ta? Dobra, zamknij ryj. A właśnie, on mi dał to, bo go nie słuchałem. No. A, do kanału, dobra. A gdzie kanały? Kliknąć się ich. A, tutaj. Chyba w tym samym miejscu były w jedynce. Huch. Zarabędą. Huch. W kanałach. I zobaczmy tylko... Gdzie to było? Tutaj? Teraz pytanie. O kurde, dużo tych filmów jeszcze będzie. Dobra, luj. Nie wiem, czy by nie... A, to są pompki na dywanie tylko w domu. To trochę do dupy. Więcej przedmiotów w ekwipunku wydaje się useful.
Ja bym też tu wziął. To grucha była na zręczność, a tu wytrzymałość bieżnia. To było fajne. No kilka rzeczy jest tu. Zostawmy na razie, bo i tak niczym nie ćwiczę. Znaczy ćwiczę czasem na dywanie, ale raczej nie będę, bo on jest mało efektywny, ten dywanik. W ogóle już mamy takie staty, dość wysokie. 6 siły, 3 zręczności, 3 wytrzymałości. Kurde. Brakuje tego poziomu trudnego tutaj. Bo jest, to jest normal, nie było wyższego poziomu. Już widzę, że będzie chyba, że snowball będzie za szybki w tej grze. Tak coś czuję, ale zobaczymy. Może jednak będzie później jakiś dym konkretny na łeb. Dobra, gdzie tu iść? Zobaczymy, czy żyją. Jestem w innym miejscu teraz. Tu jest kaseta? Prawa słuchawka. Co? Jest tu? Trochę strasznie. Strzałka pokazuje iść w prawo, a mogę iść w lewo tylko. No dobra. Kup nowe umiejętności. W sumie racja. To kosztuje 8 i bije 8, a to 7 i bije 7. No to lepsze to. Kurde, te skille pod siłę takie śmierdzą trochę jak na razie, tak szczerze. Chyba, że później będzie lepsze. A, bo to też się da te skille jakoś tam ulepszać, ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Tu nie mam pojęcia. I to czekaj, załóżmy tak to, bo to się wydaje lepsze. Który to jest ten nowy hit? To, bo bije 8. Super różnica. Niby się lepiej skaluje. Więc im więcej siły, tym będzie lepiej. No zobaczymy, zobaczymy. Czekaj, w którą stronę miałem iść? W lewo. W stare dobre czasy, gdy istniała pizza? Co? No może tak, korwusek, no. Ej, bo zapieprzam i zapieprzam, ej. Bo wygląda jak... Michelangelo, co? Co? Czemu on to powiedział? On wie, że istnieją żółwie ninja? Przecież... Nie, dobra. Powiem ci tak. Coś tu nie gra, huch. Gdzie ta paczka, bo zaraz coś rozpieprzę, idę i idę tymi kanałami. Ja dobrze idę? Nie ma innej trasy niby. Diabel. Ty no co jest? Stój, kto idzie? Dobra, to dość szalona historia. Szalona? Kogo nazywasz szalonym? Faceta owiniętego od stóp do głów w folię. Musisz wiedzieć, że jestem z ruchu oporu. Jesteśmy jedynymi normalnymi ludźmi w tym mieście. Słuchaj, ja tylko szukam Pepo Foil. Nie wiem czego szukasz, ale znalazłeś się w kłopotach. No dawaj! O kurde, on nas złoży jak peta. Droga folii. Ja pierdzielę. Lulu. Mała szansa, że go pokonamy i to bardzo. Ole dostał. Iś.
Ja pierdzielę. Tu trzeba przegrać. Czy nie? Pieprzyć w dupę foliarz mnie bije jak śmiecia. Taki na full zero obrony, a co to zmieni? Jak chłopa nie mogę trafić nawet. Ulepszono, jak ulepszono? Co ulepszono? Ja pierdzielę, staty za... Natychmiast opuść terytorium ruchu oporu i nie wracaj. I tyle? Ja pierdzielę, co tu się w dupę? Dobra, dam jakąś paczkę. Możesz mi przypomnieć? Czekaj, ty, coś jest nie tak, ja coś tam znalazłem, jakąś paczkę. To nie była ta paczka? Ty, no jakąś paczkę znalazłem ewidentnie, no jest. AirPod, prawa słuchawka. Ale gdzie? Foliarz kasety, tak, ale o paczkę chodziło. Ty, może jeszcze raz tędy przejdźmy, bo może coś pominąłem, bo ja troszkę ślepawy. Ale nie widzę, żeby coś było. Yep. Nie mogę mu tego dać, nie wiem czemu. No jest kaseta, jest, tylko że ja go nie pokonam. Bym musiał sporo poćwiczyć. Aha, on mówił, że ma film. To po co mi ten AirPod? Ty. Czas to kosztuje? A tak to mogę bez czasu dojść tam za free. Ty, to sens. A nie, to kosztuje czas jak chodzę. Ale szmat. Ty, bo tu jest jeszcze droga. Nie mogłem tam iść? Rzeczywiście, ja pierdzielę. Dobra, to wyjdźmy z tym. Ja pieprzę, tyle czasu zmarnowanego na łażeniu po kanałach. Autobus w ściekach. No nie ma autobusu, to jest problem. Kurde, to musimy, wiesz co? Dopakować i pokonać foliarza. Ilu jest? Loko, ksimy na siłce, zara konkretnie. W teorii możemy kupić ławeczkę i bieżnię. Kupić te dwie rzeczy, nie? Za 300. To by lepiej dał. 300 wypieprzyć. I potem dodać perka, że lepiej ćwiczymy tymi dwoma. To by taki snowball poszedł. Taki grindzik. Pieprzyć siłownię. No siłownię to tylko ci sterydy sprzedadzą. Nie polecam. Dobra, wiesz co? Nie, czekaj, nie tu, nie, nie, nie. Musimy jak najszybciej zarobić pieniądze. Dobra, na dwa etaty zapieprzamy. $300 musi się pojawić na koncie szybko. Szybkie 300 dolków potrzebujemy zrobić, widzowie. Dobra, tu możemy awans. Tylko pytanie, czy awans będzie coś kosztował. Jak będzie bicie z kimś, na razie zostawmy. Idźmy szybko coś zjeść. I do drugiej roboty.
do ruskich. Awans weźmiemy tam zaraz rano. Jak pójdziemy do roboty. No i to mi się podoba. Nawet samą ławeczkę jak kupimy. No chociaż kurde tej staminy. Tam brakuje. Dostaliśmy? Jest niby 170. Walka, ja pierdzielę, ja pół HP. Luj. Położymy raczej, bo on cienki jest. Nie no, jest dużo HP. Ty wiesz co? Zrobię to co widz pisał. Co o tym sądzisz? Teścik, teścik. Dobra, ty. Zobacz jak chłop dostaje. Haki. Zara knockout. Zobacz to combo. Chłop nie wie gdzie jest. No stamina za szybko schodzi, jest nisko no. Bardzo odstaje od siły, ale co zrobisz? Ja pierdzielę, nie mamy staminy. Dobra, wiesz co? Dobra, 13 HP tego chyba rozłożymy, peta, nie? Na hita jest, no. Dobra. Ja pierdzielę, już się bałem. Jak ulepszono? Co to znaczy? No i co ulepszono? Gówno nie ulepszono. Co on chce? Kłamliwy. To będzie dobre. Pięcie. Ej dobra, czekaj, dostaliśmy siano, bo nie widziałem. Mamy 170. Nic chyba nie dostaliśmy pieniędzy. Ale przez to, że wygraliśmy... Aha, to wymaga 10 siły. Ja pierdziel. No to ja mam plan w takim razie. Idziemy do roboty. Weźmiemy awans. W tej drugiej pracy. Synku. Ta. Jestem dzisiaj taka słaba. Chyba zbliża się burza magnetyczna. O. Nie chcę ci przeszkadzać, ale skoro i tak wychodzisz, czy mógłbyś mi przynieść coś na za pomoc na ból głowy? Oczywiście, kupię lek na ból głowy, dobra, dobra. Nie kupię ci, pieprzyć cię pasożycie, ci tak jeszcze karmię, wypieprzę. Pasożytnicza macocha. Ciągle ją karmię w dupę cuksami na spanie. A zamiast spać, to ciągle tylko wstaje, zbiera. I nie wiem, ją nazwałem. Dobra, dawaj ten awans. Hej, wyciskaczu. Ta. Jeden facet tutaj nie jest twoim fanem. Czemu? Mówi, że wyciska maś lepiej niż ty. Robimy zawody? Ta. Chętnie bym zobaczył, jak ucierasz mu nosa. Jeśli go pokonasz, dostaniesz awans. Okej, okay, czyli jakby schemat, o ja. On jest pod zrękę. Wydaje się, że go położymy niby, ale kto w dupę to wie. Dobra, dobra. Po co ja ten blok dodałem? Jak ja... Ja pierdziel, jakiś tupe pet mnie bije, jak ciecia. Unik wezmę. No co walkę bez HP? Ile miałem HP na start? Ja pierdziel. Ty co tu się dzieje? Dobrze.
Kurde, my go położymy? Ty no. O ja. Jak to w dupę możliwe, że chłop wszystko kontruje, no? Co cię blokuje? Dobra, idziemy na fulla. Ja pierdzie, mam jeden z... Nie. Nie! Nie, dobra. Niezły awans. Hej, sorry Todd. Nikt cię tu nie lubi. Pieprzyć. Pracuję dalej jako w dupy szarak. Mamy 0 HP. 0 HP. Stan kapy dziś? W porządku. Dobra, ten awans to i tak byłby useless. Aha, my do Rusków nie pójdziemy robić, bo nie ma siły. Ja pierdzielę. A trzeba przecież zarobić jak najszybciej na sprzęt do ćwiczeń, żeby awans dostać. Zapisać się na walkę też nie ma sensu. Bo co, zapisze się na walkę, a tam siana nie dostanie. A HP nie ma. Dobra, kupujemy coś. Kupmy sztangę i kupimy zaraz bieżnię. No by wystarczyło. Cześć Apu, witaj. Dobra, pieprzyć te leki dla matki, pasożytki. Nie kupuję jej nic. Niech śpi. Ty no w dupa. Dobra, do roboty, do roboty. Nie ma czasu, kolejne 150 trzeba. Chłopie, zarobimy i będziemy tylko ćwiczyć. Ćwiczymy na foliarza, kładziemy peta. Będzie git, będzie git. Dobra, idźmy tu. Odpoczniemy, bo ruska robota więcej daje. A staty jakie już? 4 z tego, wytrzymałości, spoko, powoli to leci. Dobra. Punkty filmu? No to przed treningiem rozdam, ale masz rację. Przypomnij, przypomnij. Dobra, nie jem nic przed robotą. Lecę na głodnego. Na masaż idź? Nie mam czasu, no ja muszę pracować. Muszę pracować ciężko. 150 już mamy. Dobra, to zarobimy na bieżnię, na trochę żarcia. I wydaje się, że jest serio dobrze i będziemy ćwiczyć ostro. Tak? Na to wygląda. Dla matki to nie kupuje leków. Jak się przekręci, to będzie z głowy pasożyt. Wiesz gdzie kup? No zara, bo muszę jeszcze dorobić na trochę żarcia, żeby potem było, nie? Taka prawda, no. Ty, bo jest sporo czasu, to poćwiczmy jeszcze. Znaczy poćwiczmy, poróbmy tutaj jedną zmianę, przeróbmy. Dobra, tą robotę pieprzyć i teraz tak. Co będzie dobre? No już możemy iść do tej roboty, bo jest 18.45. No. Gdzieś prawdziwe życie w Polsce, 15 minut, telewizorek, no i robota, szare życie, sadgę. Trzeba zapieprzać, nie ma czasu. Siła PZ.
Nie dziwne, że ojciec cię zostawił w grze. No jak nie dziwne? A nie, masz rację, nie dziwne. Ta matka to pieprzona konkret. Dobra, zróbmy tak, słuchaj, kupmy. I jeszcze jeden dzień full żarcia do lodówy i chłopie staje się terminatorem, tylko sztanga w domu, bieżnia, super żołnierz, oglądaj. Oglądaj to. Kup. Pyk, zaraz się nakupuje żarcia, dobra. Dobra, idę robić, chłopie. Jedną zmianę jeszcze u tego. Jak ja tu wrócę, taki do kokszłody tego typa, co stoi, tego siłego śmiecia. Chłopie, ja go skasuję jednym cepem. Ach, już się nie mogę doczekać, jak ja szmatę skasuję. Ty, bo ja nie mam energii, żeby chyba iść do tej roboty teraz. Tak samo jak foliarz ciebie. Chłopie, foliarz też będzie skasowany. A zobaczysz. Zaraz pokasuję wszystkich. Ile golda? Czy dolarków? 90, dobra. Ogólnie bardzo wolno w pracy, spada tutaj energia i żarcie tak naprawdę. W jedynce to tak leciało szybko, z tego co pamiętam. Full żarcia i teraz, kurde, mało golda, jeszcze jeden niby by się przydało iść dzień, ale wiesz co, pieprzyć to. Ty, będzie trzeba iść jeszcze. Zapisz, zrób na wszelki wypadek. Tylko da zapisz i wyjdź. A właśnie, skillę miałem dodać, no ta. Czyli tak. Sztanga. I... skuteczność treningu na bieżni. Dobra. Taki średnio głodny, wiesz o co chodzi, średnio głodny, średnio wypoczęty, wiesz po co, żeby był ten głód walki, głód ćwiczenia, głód sportu, głód do kokrzenia, rozumiesz? Wtedy lepiej ćwiczysz, patrz, oglądaj to, jak ci, zobacz jak ten skill zapieprza, jak chory. Dobra, chłopie, 8 godzin z rzędu podnoszę w dupę sztangę. To jest piękne uczucie. I zaraz kurczaczek opieprzę. I dalej. Gdzie bieżnia? Zaraz ta bieżnia. Bieżnia, kogoś uderzysz? Nie. A klatą? Tak, nie. Też nie. Luj. Rozumiesz przekaz. Na bieżnia jest tutaj, ale nie widać. Ale bieżnia jest identyczna jak w poprzedniej części. Tutaj jest. Czekaj, tu, widzisz? Tu? 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 Widzisz. Na bieżąco będziesz chodził, a nie na zapas. I tak z tego nic nie wychodzi. Dobra, luj z tym jedzeniem, chłopie. Jestem terminatorem już. Siła mi lepiej leci niż wytrzymałość na tej bieżni. Dobra, czekaj, muszę dokoksić trochę. Wydaje mi się, że lepsze animacje są ogólnie w tej części. O kurde, żarcia nie ma już. To teraz na noc będzie trzeba iść do roboty. No. Pytanie, co daje szczęście? Czy to daje większą efektywność trenowania? Nie wiem, czy to było wytłumaczone. Ja pierdziele, jeszcze chwilę muszę się przespać.
teraz walki, ale zobacz jakie mam staty mizerne. Na 10 siły pójdziemy walki, bo wtedy nowy skill. Jak na czerwonym negatywny bonus, co ty gadasz? Gdzie? Nie ma nigdzie. Tu i tu kupiłem bonus. Tylko po prostu siły mam 8, to wolniej leć. Co paszek szczęścia? A, o to ci chodzi. A na żółtym co? Nic? Żółty neutral? Ile mamy golda? Kurde, mało, ty. Tyle pracować na takie grosze? 4 kaszanki. Dobra. To chwilkę możemy się zrelaksować. Ja pierdziele, matula, nie wytrzymię. Ja pierdziele. A my mamy 10 dolarów. I z buta trzeba iść do sklepu. Ja pierdziele, znowu do roboty muszę iść. No do roboty trzeba iść jeszcze jeden dzień. Nic. To zróbmy tak, opieprzmy dwie kaszaneczki. Chwilkę przed robotą można poprzerzucać, wiesz, gruzu. Dobra. No to jeszcze na jeden dzień do roboty trzeba iść. Odegerka, no jest praktycznie identyczna jak jedynka, więc oddaję bardzo. Ja lubię takie gierki. Dobra. Słaby gniew. Co? W dupę słaby gniew. A! Minus 50% skuteczność treningu. Ja muszę się na walkę. Nie, ja mam walkę tam o awans, to ja ją zrobię. Czekaj. A teraz mam nadal to? O, nie ma tego już. Rzeczywiście, na czerwonym jest gorszy trening. Ale zielony, żeby dobić, to ja nie wiem, co trzeba w dupę zrobić. No dobra, no to dobijmy może to tą dyszki, co? By tą dychę dobić. A dało się lepszy fotel kupić? Gdzie, w którym sklepie to było? Dzięki, Isutuzu. Za 15 lat na ety, czy będzie ta cudowna gra? No oczywiście, że tak. Tylko kiedy? Czy ja muszę iść do roboty jeszcze? $68. Pytanie, ile rzeczy kosztują nowe. Zobacz, on jest w ogóle wnerwiony, że tyle ćwiczy na jednym. Trzeba zmieniać. No to dobrze, bo 6 dobijemy tego, też spoko. Żeby ta wytrzymałość też w dupie nie była. Dobijmy 10 i idźmy się bić o awans. Ale 10 się dobijemy. Bo on zaraz nie będzie chciał tu ćwiczyć. Postala? Postal tam ostatnio ten. O ja pierdziel. Ty lodowa pusta matka, nie śpi, bo nie ma leków. Ja pierdziel. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Trzeba z
zrobić tak. Kupić żarcie. Nie, musimy iść do roboty, zanim pójdziemy o awans chyba. Tak. Bo zaraz siana nie będzie i może być lipa. Matul się pozbić, żeby był zielony. To chyba dobry pomysł. O, i w robocie akurat dobijemy 10 siły, no. Tak, tak, to jest git. Zjedzmy coś do roboty. Tam się siłę dobija, nowy skillek się doda, idealnie. I potem foliarza rozpieprzymy, bo już chyba staty mamy takie jak foliarz. Na 10 siły powinno być lepiej, tylko że on miał dużo skilli. Pytanie, czy za tą robotę padnie tyle siły. Nie, końcówka. Teraz się dobijemy. Znowu żarcia nie mam. Ja pierdzielę. Ale teraz awans pójdziemy dobić, to też szczęście dam. Mamy na żółtym, także git. Pyk, zjedzmy to. Ile brakuje do tej siły? Dobra. I teraz tak, dodajmy tego skilla. Mamy do wydania. Aha, zabraknie. Ale po walce powinniśmy dostać na to. To też jest spoko. Wow, świetny wybór. To naprawdę mocna umiejętność. Co? Niektóre myśli zwiększają tonus, gdy używasz ich w walce. Tutaj jest pokazane, ile potrzebujesz tonusu. Mamy tyle. 10, 4, 6. Nie wiem, co to oznacza. Co? To zużywa jeden? Aha. Ale to co się dzieje? To zużywa. I co, mogę tylko 10 takich kopnić na walkę? Chyba tak. O kurde, to do dupy. To lepiej chyba tak. To aż takiego dużej różnicy. Ty, i ten unik też wypieprzam już. No dobra, dobra, no to chyba tak zrobimy. I każdy skillek to jest plus jeden ten tonus. Dobra, idźmy się pobić o awans. I można by tam przepracować trochę. Co rundę tracę jeden? Zobaczymy. Mamy 9. Chyba, że to jest po prostu, że na przykład różne skille będą ileś kosztować i nie będę mógł ich aż tyle wyposażyć. Na przykład jak znowu wezmę, tak, chyba tak, ja to mogę normalnie brać. Chyba tak, zobaczymy, wezmę 2T i blok. Zobaczymy, co się stanie. No w teorii na papierze to my go gnieciemy jak śmiecia. Cały nas zginiecie jak śmieć. 19 tym hitem. Okej, okay, spoko. Rzeczywiście co rundę tracę. O ja pierdzielę. Czyli jak 5 rund go nie pokonam, to muszę gorsze hity wziąć, tak?
kurczę, bij go. Co on dupę robi? Jeden hit. Dobra, win, jest awans. Dobra robota, gratulacje awansu. Toti, wylatujesz z pracy. Udowodniłeś, że jesteś godny dołączenia do naszej szkoły walki. Co to za szkoła? Arpkido, jest ściśle tajna, oporna na wytrzymałości. Nasze motto, wytrwaj do momentu, gdy przeciwnik gdy przeciwnikowi skończy się zdrowie. Pracuj nad mięśniami, by móc używać tej szkoły. O, przywracanie więcej... A, dobra. Ja bym musiał to grać, a ja nie chcę tego grać, bo ja gram i tak pod siłę. Ale ja chyba... Powinny się... No właśnie, ja te rzeczy będę mógł wyposażyć. Nie zależy to od siły, ale... Używa więcej... Nie, no to do dupy to jest. Do dupy ta szkoła walk. Ty jak ja? Ty no chyba. Coś tu w dupę nie gra. Na pewno muszę mieć to, bo oni często blokują. Dostaw ataki z siły, a daj szkołę wytrzymałości? Ale pytanie, czy coś opłaca? I zobacz, mam zero. I muszę ćwiczyć teraz? A nie widzisz, mam zero tego ścierwa. Muszę teraz ćwiczyć chyba, żeby to odnowić przed kolejną walką. Tak było info. Jakbym to wziął... No tak, są te hity niby. Przywraca więcej energii. Przeciwnik otrzymuje więcej obrażeń, gdy zostaje przewrócony. Zwiększa szanse na udany blok, zwiększa skuteczność bloku. No to niby... To zmniejsza skuteczność bloku, a to zwiększa skuteczność. Ty, rzeczywiście. Chyba tak jest lepiej grać to, ale hity te. Co jest typu? Nie ma sensu chyba. Nie wiem, zagramy tak na test. Ale to jest dziwne. No i dostaliśmy szczęście za wygraną walkę też. Musimy... O kurde, mam zero energii. Na pewno muszę jedno to i matce do uśpienia, bo ona ciągle wstaje. Gdy nie ma energii, to jak krótko popracujemy u ruskich. Albo w ogóle nawet. Tyle, takie staty to chyba wystarczy. Bo i tak będziemy tam pracować tylko 8 godzin. Kurde, ciężko się to siano zdobywa. Bo tylko z pracy, bo z walki się nie dostaje. Nie można skupić się na walkach. Chyba, że później jakiś inny turniej będzie, gdzie będzie prawdziwe siano, bo na razie to jest luj. Para dokument, kiedy gdzie jest Daro? Wczoraj oglądaliśmy. Na YouTubie nie będzie, bo mi pobanowali, więc napisałem do nich. Odpisał mi chyba bot, ale napisałem jeszcze raz, zobaczymy co odpiszą tym razem. Jestem nachalny. Dlaczego nie robię awansu? A, bo muszę pokonać foliarza, żeby zrobić. I staty lecą w dół? Chyba nie lecą.
Ty, a to nie jest tak, że tylko na trudnym i na hardkorze leciały w dół? Bo jest tylko obecnie poziom normalny do wyboru w tej grze. Chyba rzeczywiście na tym poziomie w dół nie lecą. Nie pamiętam, jak to było, tak szczerze. A, czyli tu się szybko odnawiają te punkty. Taka dziwna mechanika, bo i tak cały czas się... Wydaje mi się, że ta mechanika trochę później może spowalniać grę, bo trzeba będzie na siłę ćwiczyć między walkami. Nie wiem trochę, po co to jest dodane, ale luj. Dobra. Dobrze sobie... Dobierz sobie różne umiejętności czerwone, to wtedy powinieneś więcej aktywnych pasywek. Czerwonej A, bo one nie są aktywne. Czekaj, jak to? Ale jak to działa? O kurde. Ja pierdziele, ty masz rację. Nie wiedziałem, że to tak działa i dlatego byłem petem gnojonym. Ja pierdziele, masz rację. Widzu, masz rację. Czyli te tanie trzeba brać. Na pewno trzeba brać te tanie. Tylko to jest do dupy, bo 9, a gdzie tylko 8. Tutaj chyba trzeba ataki bez bloku grać, bo staminy nie wystarczy. Na pewno muszę mieć modyfikator na energię jakiś, tylko nie wiem, gdzie go zdobyć. On pewnie będzie dopiero tutaj, czyli jak to osiągniemy. Na pewno też to byłoby fajne. W sumie to mam tak, masz rację, powinienem się na walkę zapisać. Wtedy zdobędę bez skilli, żeby na skille wydać. No. Zapiszemy się na walkę zaraz. I na foliarza potem pójdziemy. Kurde. Trzeba odpocząć. Nie wiem, Perse właśnie, no nie pokonam go. Bo mi stamina za szybko spadnie, to jest problem. Chyba, że ćwiczyć by to teraz. Bardzo szybko niby ta wytrzymałość wchodzi, zobacz. Teraz będzie mnie wyżarcie. Speedrun jedynki? No myślałem nad tym speedrunem, nawet były próby na offstreamie. Ale kurde, lipa z tego wyszła. Tak nie siadło mi do końca speedrunowanie tej gry i uznałem, że to pieprz. Dobi, proszę, dobi. Dobra, dobi. 120 dolków. Kiedy się możemy zapisać? Jeden dzień. Zapiszemy się na walkę, pokonamy typa, dodamy skilla tego i najlepiej tego. Ale chyba tyle dostanę na te dwie rzeczy i będzie można. I będzie można pobić foliarza, tak mi się wydaje. Wtedy już tak na easy. Chyba na easy. Nie. Czy... Zobaczymy, czy na easy. Jak wyjdzie tryb hard i przyspieszenie walki, to będzie tryb z łamaniem nogi na żywo grany. No będzie, będzie.
Pytanie, kiedy wyjdzie, nie? Może niedługo. Myślę, że niedługo wyjdzie. Trochę takie sztuczne, że nie wyszedł od razu, tylko po to, żeby, wiesz, napędzić potem ruch znowu nagranie w tą grę. Okej. Gierka jest git, więc wybaczam. Dobra. Teraz tak, po robocie się zapiszemy. Naturalny marketing. Trochę padek, jak New Game Plus w tych, nie? W tych różnych gierkach, co wychodzi. God of War, pamiętam, Ragnarok nie było od razu, wyszedł za jakiś czas. Żeby też jakby ludzi znowu przywrócić do grania. Też takie New Game Plus trochę zagramy. Zapiszmy się. A, to z Huawei'em teraz walka będzie. Ale co ty piszesz, Skittles, bo ja nie rozumiem. Za ile mamy walkę? Dwa dni aż. Kup leki? Nie. Pieprzę ją. Może 8 wytrzymałości dobijmy? Kurwa, nie dobijemy. Dwa dni do walki. Nie wiem, partia, która jest. A, nie wiem. A wcześniej jest w sumie. Jutro stream? Tak, jutro jest. Jak pies na samej wodzie żyje? Kupowałem mu karmę miesiąc temu. Ile on chce? Kup leki, zaraz kupię. Po walce. Po walce się kupi. Kurde, mało się z tej roboty zarabia. Wydaje mi się, że w jedynce się więcej zarabiało. I tam też na walkach się szybko zarabiało dużo pieniędzy, że nie trzeba było już później pracować. Walka będzie jutro, to idealnie. Będzie prolek, ale też wodzik będzie, jakbyś chciał tu obejrzeć. Dobra, ostatni dzień roboty, idziemy na walkę. Bijemy nowy skill prawdopodobnie, wygrywając. I będzie można iść, myślę, że na foliarza już. Kurde, nie wiem, bo przydały mi się te dwa skille. Zobaczymy, czy na dwa dostaniemy. Jest chyba szansa, że na dwa dostaniemy od razu. Ja mam full HP? Prawie full. Ten chłop to chyba pecik, co teraz go będziemy lali. Dobra. Ile jest HP? Chyba się nie da zobaczyć, ile jest w tym momencie. A nie, da się. 165. Bo siła jest zależna od HP. Znaczy HP jest zależna od siły. 165 HP. Droga postaci drugoplanowa, pożegnaj się z tym światem. Z wyrazem braku szacunku, Lord Huey. Czyżby czapeczka waszej lordowskiej mości była troszkę za ciasna? Ale chłop jest pieprzony w dupę, no zobacz jego staty. Przecież jego połamy jak śmietnika, oglądaj.
20 kombem dostał. O kurde. Dobra, on ma 60 HP po pierwszej rundzie, tylko my nie mamy staminy. Ja pierdzielu. Nie mamy staminy w dupę. Ty, odjąć skill. Ale jak odejmę skillę, to mi zabierze te rzeczy. On ma niby blok z tej strony. Lecimy full? Loj. Chłop ma 12 HP, to na hita idzie. No. Pieprzycie. SG? Zara. Ja znam ten jeden cios. Już kiedyś nim oberwałem. Gdy 20 lat temu pewien facet zlał mnie na kwaśne jabłko w sklepie Apu. Nie jesteś jakimś zwykłym przegrywem? Jesteś mroczną pieścią. Kim? Ale jak to możliwe? Od zera do bohatera. Czaj. Gratulacje, to był najwyższy czas, by ktoś utarł mu nosa. Silver, muszę z nim porozmawiać. Spokojnie, jeszcze go spotkasz, tacy jak on nigdy nie znikają na długo. 500. Czy my mamy na dwa nowe skille? Na pewno mamy na to. A, mamy, dobra. To się uleczymy i foliarz jest łamany. Zagadaj do niej, co ćwiczy, nie da się. Sadnie. Tu się HP od... O ja pierdzielę. Ile energol? Ja pierdzielę, dobra. Jedych. Dwie dychy energol. Odnowimy HP. Jezu, jak to się wolno odnawia. Max HP i idziemy na foliarza, tak? No właśnie, czekaj. To co teraz kupiliśmy, tu się gdzieś dodaje? O Jezu, tak. Ale to chyba koszt zwiększa wszystkich skilli, tak? Nie. Większa szansa na przebicie się przez blok. Większa, zmniejsza szansę przeciwnika na unik. Brać obydwa? A i teraz mamy na fulla, to możemy coś wycofać. O, i git. I teraz dzięki temu wycofamy sobie jeden hit. Weźmiemy ten. Jak za mało energii. Ale energii nie tracę idąc. Mi się... Mogę energię wydać, ale nie, wydam 2 godziny. Full bomba, no tak, tak. Dobra, kładziemy peta. Stać, kto idzie. Dobra, śmieciu. Dobra, jak nie pokonamy drogi folii, foliarza, to jest luj. Jest duża szansa, że go pokonamy. Aha, inicjatywa zależna od zręczności. To już jest broken. To jest chamstwo pieprzone, że zręczność już jest punktowana. Już mnie wnerwia to, że siła jest opluwana w tej grze. Aha. Ja pierdziel. Zwiększone przebicie. Daj spokój. Ja pieprzę, no daj spokój. Jeszcze sensu nie ma. Ja pierdziele, chłopi prostego za prostym wali, ja stoję i się patrzę. To jest pieprzony w dupę jest ten typ. Słyszysz? Wyłączmy to, weźmy to.
dupa. Dobra. Chłopie, no on ma gówno staty, a położył jak peta nas. Co tu się odpieprzyło? Foliarze są OP. Idziemy pospać. To jak słaby jestem. Ja nie wiem, czy nie trzeba zraszować tego. Czyli trzeba by 12 siły. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę